Drodzy Państwo, wyrażam radość, że będę mógł podzielić się refleksjami, które są tak istotne dla współczesnych debat. Ewolucja, co prawda, w moim przypadku poszła dość pretensjonalnie naprzód i żeby powrócić do kondycji wykładowcy w Krakowie, musiałem dziś poświęcić 4 godziny i 15 minut. No ale to świadczy po prostu o lokalnych perturbacjach, także w rozwoju ewolucyjnym. Natomiast niezależnie od tych perturbacji pragnę wyrazić gorącą wdzięczność organizatorom i uczestnikom sesji. To ogromnie ważne, że do tych debat, które prowadzone są w 150. rocznicę wydania o pochodzeniu gatunków, włączają się środowiska katolickie i to włączają się w skali wielkoskalowej, powiedzmy. W przyszłym tygodniu z inicjatywy środowisk katolickich będę miał podobny wykład w Padwie i w Wenecji. A kiedy pierwszy głośny wykład poświęcony rocznicy darwinowskiej zorganizowała przed 2 miesiącami Papieska Rada Kultury i Uniwersytet Gregoriana, najpierw środowisko The Discovery, grupa fundamentalistów, która podsunęła ten nieszczęsny tekst księdzu kardynałowi Schönbornowi do podpisu, przysłała długi tekst z ofertą, że oni chcieliby wygłosić wykład podczas papieskiej sesji. Kiedy im podziękowano i odpowiedziano negatywnie, zaczynała się sesja, kiedy na salę wtargnęła grupa krzyczących precz z Darwinem. Tym razem okazało się, że fundamentaliści muzułmańscy w centrum Rzymu, obok Watykanu, jako forma prowadzenia polemik. Więc proszę Państwa, to świadczy, że biologiczne studium pradziejów człowieka jest przyjmowane w inny sposób niż informacja o chemicznym składzie naszego ciała czy fizykalnych prawach, którym podlega człowiek. Tu jest właśnie ciekawy mechanizm uwarunkowań, które sprawiają, że tak wiele emocji wyzwala się w sytuacjach, gdzie można by było oczekiwać 150 lat po opublikowaniu The Origin pewnych spokojnych, dojrzałych reakcji. I śmiem twierdzić, że jest tak także w pewnym stopniu dlatego, że od czasów Darwina bardzo wiele zmieniło się na przykład w fizyce. Pojęcie prawa, pojęcie chaosu, pojęcie przypadku funkcjonuje dziś w zupełnie innym znaczeniu niż w XIX wieku. Natomiast niektórzy z uczestników debat zachowują jeszcze XIX-wieczny kontekst tych terminów i wtedy podejmują ostre polemiki na temat ślepego przypadku, czy sięgają po ulubioną metaforę zegarmistrza, czasem nawet ślepego zegarmistrza, tak jak to w 1802 roku zrobił Paley. Więc to rozdarcie między rozwijającymi się naukami przyrodniczymi a nieproporcjonalnie zaawansowanym komentarzem filozoficznym prowadzi do polemik, które niepotrzebnie są tak ostre, bo można byłoby uniknąć niektórych przeciwstawień, gdybyśmy ograniczyli się na tym, co mówi nauka i na obiektywnym komentarzu uwzględniającym perspektywę komplementarną w stosunku do przyrodniczej. Chcę niektóre z tych kontrowersyjnych zagadnień zasygnalizować w moim wykładzie. Jego tytuł: Strukturalny determinizm a konwergencja biologiczna w ewolucji kosmicznej. Terminu konwergencja biologiczna używa w tym powszechnie rozumianym sensie, jaki nadał mu Simon Conway Morris, którego słynna praca Life Solution wywołuje dziś już bardzo żywe reakcje
prowadząc do pytania, czy wszystkie scenariusze ewolucji w tych samych warunkach musiałyby przebiegać identycznie, czy nie. Oj, odpowiedź Conwaya Morrisa jest pozytywna i w tym wyraża się istota konwergencji biologicznej. Natomiast terminu strukturalny determinizm używam na odniesienie do zbioru zagadnień, które są w początkowym stadium debat i najczęściej pojawiają się w dyskusjach o emergentnej ewolucji wszechświata. W pracach takich jak The Reemergence of Emergence najczęściej używany jest termin downward causality. Więc przyczynowe oddziaływanie ukierunkowane w dół. Nie jest to wdzięczny termin, a w dodatku słowo causality od razu rodzi lęki, że pojawi się Hume i powie, że on nie lubi przyczyny. Więc ja wprowadziłem sobie na to określenie pojęcie determinizmu strukturalnego. Po pierwsze, żeby słowo causality zastąpić przez determinizm, gdzie jest tylko mowa o pewnym oddziaływaniu, a na miejsce ukierunkowane w dół, downward, wprowadziłem strukturę, dlatego że uważam, że przy tych uwarunkowaniach, o których będę mówił i które są istotne dla problematyki, trzeba uwzględniać dwa typy oddziaływań. Te opisywane w klasycznych, deterministycznych oddziaływaniach, które zwolennicy emergentnego wszechświata nazywają z dołu do góry i te o przeciwnym zwrocie, kiedy z góry na dół oddziałuje całość, struktura, pewna rzeczywistość, którą możemy opisywać w języku równań całkowych, nie zaś tylko różniczkowych. I te dwa zagadnienia strukturalnego determinizmu i konwergencji biologicznej w moim odczuciu stwarzają nadzieję przezwyciężenia pewnych dylematów i pewnych rozterek, które dziś są ciągle przedmiotem dyskusji. Zaczynajmy więc. We współczesnych polemikach już kiedy się próbuje przygotować temat sesji naukowej o teorii ewolucji, jako pierwsze formułowane bywa pytanie przez sceptyków, a czy teoria ewolucji jest faktem? Co to znaczy być faktem? Fakt pochodzi od facio, facere, feci, factum, czynię, działam. I filozofowie nauki mówią, że nie ma czystych faktów, istnieją tylko interpretofakty. Ale z drugiej strony obciążenie teoretyczne jest różnorodne przy różnych faktach i nie wolno skutkiem tego powiedzieć, że żadnych faktów nie ma, gdyż stopień potwierdzenia niektórych tez jest dla nas tak niekontrowersyjny, że możemy je spokojnie nazywać faktem. I w tym sensie podzielam stanowisko Francisco Ayali, który pytając, czy teoria ewolucji jest faktem, udzielił odpowiedzi. Ewolucyjne pochodzenie organizmów stanowi dziś wniosek naukowy, którego stopień pewności jest taki sam, jak stopień uzasadnienia wypowiedzi o kulistości Ziemi, heliocentrycznych ruchach planet czy molekularnej strukturze materii. Taki właśnie stopień pewności ponad uzasadnioną wątpliwość uznają biolodzy, gdy mówią, że ewolucja jest faktem, ewolucyjna geneza organizmu jest w praktyce uznawana przez każdego biologa. Tyle Ayali i wydaje mi się, że to jest bardzo rozsądna, wyważona odpowiedź na pytanie o status ewolucji. Jeśli ktoś chciałby zakwestionować, proszę bardzo, wtedy zakwestionować kulistość Ziemi, wtedy zakwestionować model heliocentryczny. Z tym, że sceptyk powie, ściśle biorąc, to Ziemia nie jest doskonałą sferą. O, i można dyskusję ciągnąć tylko po to, ażeby mieć przyjemność dyskusji. Natomiast w tej perspektywie, którą chciałbym uwzględnić w moim wykładzie,
Dyskusja bywa ciągnięta i rozwijana, gdy sceptyczni krytycy teorii ewolucji wyrażają nadzieję na rewolucję w paradygmacie naukowym, który doprowadzi do przełomu w biologii. Oj, jako konkretna forma tego typu propozycji w 1996 roku została zgłoszona wersja hipotezy tak zwanego inteligentnego projektu. Michael Behe zgłosił Intelligent Design, deklarując, że jego hipoteza przejdzie do największych osiągnięć w historii nauki, porównywalnych z odkryciami Newtona i Einsteina. To stanowisko wsparł natychmiast William Dembski w Design Revolution, w której ewolucyjnego projektanta utożsamił z Bogiem i zadeklarował, że przełomowe odkrycia w paradygmacie biologii wyrażają się w tym, że wiemy, iż proces przemian w świecie jest realizacją Intelligent Design i to rozwiązuje wszystkie dawne kontrowersje. Ktoś w dyskusji postawił wtedy problem, czy projektant owego inteligentnego projektu musi koniecznie być Bogiem, jak twierdzi Dembski. Behe przyznał po krótkiej refleksji, że niestety nie. Szatan też mógłby mieć swój intelligent design, a na pewno tajemnicze siły opisywane w różnych wersjach ideologii New Age. Więc to, co Dembski usiłował przedstawiać jako rozwiązanie konfirmujące chrześcijańską wizję ewoluującej przyrody, zostało odrzucone jako nieprzydatne dla nauki, bo heurystycznie bezwartościowe, natomiast z punktu widzenia teologii czy filozofii stwarzające możliwość grzęźnięcia w wielkiej liczbie hipotez i ucieczki w skojarzenia, które nie będą racjonalnie uzasadnione. Więc Intelligent Design ma dziś na ogół jednoznacznie negatywną ocenę. Natomiast dyskusje trwają wokół konkretnych zagadnień dotyczących na przykład przypadku w ewolucji. Papieskie spotkanie Benedykta XVI w Castel Gandolfo, Creazione ed Evoluzione, wyraża stanowisko sceptyków w tym, że kiedy pojawia się ktoś z bliskich kardynała Schönborna krytykujący teorię ewolucji, to zazwyczaj mówi: przyjęcie ewolucyjnej wizji przyrody prowadziłoby do uznania ślepego przypadku za zasadę określającą charakter przyrody. O tym rzekomym ślepym przypadku za chwilę. Wspomnę tylko, że w literaturze dość często funkcjonuje odwołanie do tego przypadku prawie jako do arche określającego zasadę świata i w niektórych publikacjach anglojęzycznych mamy zamiennie używane określenia by chance i by Darwinian processes. No jest to koncepcja przypadku, która jest w ewidentnym konflikcie z tym, co u nas wielokrotnie mówił choćby Michał Heller przy różnych okazjach, ale koncepcja popularna, bo wprowadza pewien element odejścia od tej racjonalności, która staje się przedmiotem wielu krytyk. Problematyka ta dyskutowana jest już od czasów Darwina, ponieważ sam Darwin również sobie nie mógł pogodzić, nie mógł rozstrzygnąć kwestii, jak jest z tym przypadkiem. O i co trzeba uwzględnić, choćby w kontekście ostatnich prac z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, które upoważniają
część autorów wręcz do mocnych wypowiedzi o rewolucji w probabilistyce. Po pierwsze, rozpatrywane w małej skali, w niewielkiej dawce, poszczególne procesy mogą jawić się jako nieprzewidywalne i tym samym skłaniać do wypowiedzi o ślepym przypadku. Po uwzględnieniu większej liczby zdarzeń można jednak zaobserwować tak zwaną probabilistyczną ścieśnialność świata. Procesy, które wcześniej jawiły się jako przypadkowe, nieskoordynowane, ślepe, zaczynają w większej skali ujawniać wewnętrzne zależności opisywane w języku teorii prawdopodobieństwa. To, co wcześniej wydawało się przejawem fizycznego nieładu, daje się ścieśnić do ogólnych formuł rachunku prawdopodobieństwa. Pozorna gra ślepego przypadku przestaje być ślepa, gdy pozwala przewidywać przyszłe stany układu. Przestaje także być ślepa, gdy stosowany formalizm odsłania tak zwaną algorytmiczną ścieśnialność przyrody. Przez algorytmiczną ścieśnialność rozumiana jest możliwość przedstawienia prostego ekonomicznego opisu złożonych zjawisk fizycznych przez wprowadzenie równania matematycznego, algorytm, który opisuje istotne fizycznie zależności między parametrami w ewoluującym układzie. Gdyby wszechświat nie był ścieśnialny algorytmicznie, każdy jego stan wymagałby osobnego opisu. Nie można by stosować uogólnionych sformułowań, które będą się odnosić także do przyszłych, niezrealizowanych jeszcze procesów. I w tym kontekście, proszę Państwa, poszczególne wydarzenie związane na przykład z próbą postawienia wiecznego pióra może przebiegać w taki sposób, że dla obserwatorów będzie uchodziło za przypadkowe, nieskoordynowane, niepodporządkowane żadnym prawom. Tymczasem te prawa działają, funkcjonują, tylko ażeby móc określić zarówno probabilistyczną ścieśnialność świata, jak i algorytmiczną ścieśnialność, trzeba uwzględnić większą liczbę procesów i dopiero w tym kontekście starać się wypowiadać na temat roli przypadku w ewoluującej przyrodzie. Uwzględniając złożoność sytuacji fizycznych, w odniesieniu do których funkcjonuje pojęcie przypadku, trzeba stwierdzić, że procesy uważane za przypadek względem określonego prawa fizyki mogą w innym układzie zasad stanowić następstwo nieprzypadkowego działania praw fizyki. Skutkiem tego straszenie ślepym przypadkiem jest czynnością co nieco przedwczesną, bo alternatywę stanowi uwzględnienie alternatywnego układu. Prawa fizyki nie funkcjonują we wzajemnej izolacji, lecz tworzą całościową, dynamiczną strukturę, nazywaną czasem nomiczną lub nomologiczną strukturą przyrody. I właśnie trzeba uwzględnić rolę tej struktury w ewolucji kosmicznej. I z tej właśnie racji mówię o strukturalnym determinizmie, by podkreślić, że elementy tak zwanego przypadku i tak zwanej konieczności fizycznej dopełniają się wzajemnie. Także w tym przypadku trzeba nam znacznie bardziej wyrafinowanej filozofii niż straszenie ślepym przypadkiem. Mówienie o ślepym przypadku w ewolucji jest w moim przekonaniu także teologicznym nieporozumieniem. Bo co to znaczy z perspektywy teologii powiedzieć, że jakieś struktury wyłoniły się w wyniku ślepego przypadku? To co znaczy? Bóg stracił kontrolę nad dziełem stworzenia? Przecież to absurd. Bóg, który jest twórcą, jest obecny we wszystkich procesach zachodzących w przyrodzie, zarówno podporządkowanych prawom ściśle deterministycznym, jak i probabilistycznym.
Zaistnienie określonych warunków może być mało prawdopodobne, nie upoważnia to jednak, by towarzyszące im procesy uznawać za ślepe. O i w tym przypadku moja argumentacja szłaby w kierunku wyakcentowania roli procesów probabilistycznych na poziomie podstawowej struktury świata. Nie jest to oryginalne podejście, bo już na inny sposób rozwijali je John Barrow, Michał Heller czy Joseph Silk, traktując serio możliwość, że z probabilistycznych zależności na głębokim poziomie przyrody mogą wynikać symetrie matematyczne i uniwersalne prawa, które fizyka ukazuje na wyższych poziomach. I właśnie w tej perspektywie nieporozumieniem jest nawiązywanie ciągle do Paleya i jego wizji wszechświata jako zegarka. Ten wszechświat był psychologicznie bliski w okresie, gdy mechanicyzm panował w filozofii. Sam młody Darwin po przeczytaniu Teologii Naturalnej Paleya zafascynował się tą książką. No ale pamiętajmy o kilku rzeczach. Po pierwsze, analogia z zegarmistrzem i zegarkiem jest sugestywna niestety zarówno dla obrońców teistycznej interpretacji przyrody, jak i ateistycznej. Spośród ateistów Dawkins napisał ślepego zegarmistrza, gdzie widać było, że metafora zegarmistrza też jest mu psychologicznie bliska i starał się wykazać jej braki. Tymczasem, co trzeba by zauważyć, zegar nie musi stanowić bynajmniej zespołu kół zębatych. Do pomiaru czasu mogą służyć równie dobrze radioizotopy. Jeśli chcemy określić wiek skał, nie musimy odwoływać się do wskazówek i pewnych produktów, w których celuje Szwajcaria, ale możemy uwzględnić na przykład dane geologii dotyczące złóż. O i wtedy mamy możliwość określenia czasu bez korzystania z zegarka w sensie tradycyjnym, z uwzględnieniem danych o radioizotopach czy danych z zakresu, zakresu geologii. Po drugie, wprowadzenie metafory zegarek i zegarmistrz jest ryzykowne także i z tej racji, że w wieku XX w opisie ewoluującego wszechświata zamiast analogii palejowskiej z zegarkiem pojawia się na przykład analogia whiteheadowska z organizmem. Skoro wszechświat jest organizmem, no to już zegarmistrz znika, a pojawiałoby się pytanie o kosmiczne łono, w którym rozwija się organizm. Niektórzy z filozofów poszli w tym kierunku, Hartshorne na przykład. Ale nie jest to akurat dla nas czymś najbardziej istotnym. Dlatego też pewne analogie, które weszły nawet do tytułu bestsellerów, na przykład u Richarda Dawkinsa słynny gen samolubny. Dawkins w jednej z dyskusji przyznał, że równie dobrze tej książce mógł nadać tytuł gen kooperujący. Wtedy, kiedy każda z analogii ma jakiś stopień uzasadnienia, można bardzo łatwo brnąć w radykalizm i nadawać wysoce ryzykowną interpretację filozoficzną tezom, które spróbujmy uwzględnić w jednym całościowym, integralnym ujęciu, odwołując się do odgórnego oddziaływania deterministycznego, o którym mówi współczesny emergentyzm i uwzględniając konwergencję, o której pisze Conway Morris. Więc dla stanowiska emergentyzmu szczególnie ważne wydaje mi się określenie Bernarda Olafa Kuipersa.
Całość określa zachowanie swych części składowych, w tym właśnie wyraża się odgórny determinizm. Pisali na ten temat, broniąc tego stanowiska, między innymi George Ellis, Paul Davies, Arthur Peacock, Francisco Ayala, Theodosius Dobzhański. Podkreślają oni, że dopiero przy holistycznym uwzględnieniu pełnej struktury wzajemnych zależności można zadowalająco wytłumaczyć wystąpienie zjawisk, które pojawiły się na niższych poziomach ewolucji. O i jako przykład tego typu procesu nukleosynteza pierwiastków lekkich we wczesnym wszechświecie. Okazuje się, ażeby opisać, scharakteryzować parametry i przedstawić procesy, które miały miejsce we wczesnych etapach ewolucji wszechświata, trzeba uwzględnić wskaźnik szybkość ekspansji, odwołać się do równań, które będą opisywać późniejsze etapy ewolucji. Więc w pewien sposób przyszłe stany ewolucyjne oddziałują na to, co dzieje się wcześniej. To jest to downward action, ukierunkowanie w stronę dołu. Inny przykład z biologii. Miś o białym futrze, żyjący w rejonach polarnych, i miś o ciemnym futrze, żyjący w Kanadzie. Okazuje się, że środowisko jest także z jednym czynników kształtującym sekwencję genów w DNA owego misia. Trzeba tu uwzględnić cały zespół czynników, ale złożoność strukturalna zależności przejawia się w tym, że zarówno geny wpływają na cechy fenotypu poszczególnych istot żyjących w tych warunkach, jak i pewne cechy środowiskowe przy określonych warunkach, przy współoddziaływaniu innych cech, oddziałują na sekwencję genów. Skutkiem tego w holistycznym ujęciu, podkreśla Ellis, trzeba uwzględniać obydwa kierunki. Zarówno ten klasycznie opisywany przez równania różniczkowe, jak i ten, który jest wyrazem istnienia czegoś, co można by nazwać dynamiczną strukturą świata albo matrycą świata i prowadzi do oddziaływań, którymi do tej pory mniej zajmowaliśmy się, do oddziaływań nazywanych odgórnych, ale ich waga była podkreślana przez przyrodników, kiedy mówili, że na przykład pewne układy biologiczne rozwijają się tak, jak gdyby miały osiągnąć pewien cel. Pojęcie celowości było niedopuszczalne, bo wiadomo, jaką miało za sobą przeszłość, ale owo jak gdyby pojawia się nawet u monoda jako kategoria heurystyczna. O i wtedy zarówno czynniki determinujące oddolnie rozwój układu, jak i czynniki, które zachowują się, mówiąc językiem Teilharda, jak jego punkt omega, zdają się przyciągać niczym atraktor do realizacji pewnych struktur, tworzą pewną dynamiczną strukturę świata, gdzie dopełniają się wzajemnie oddziaływania deterministyczne w sensie klasycznym i oddziaływania, które nazywa się współcześnie quasi-finalnymi, quasi-celowościowymi. W każdym bądź razie te dwa typy oddziaływań, down, up, i up-down, mają obecnie bardzo szeroką literaturę w kwestiach dyskutujących emergentny rozwój wszechświata. Czas nie pozwala mi na dłuższe zatrzymanie nad tym zagadnieniem. Uważam osobiście, że odwołanie do tej strukturalnej, dynamicznej matrycy świata, która określa
pewne możliwości ewolucyjne, inne wyklucza, a jeszcze inne czyni mniej prawdopodobnymi, można wprowadzić przy tłumaczeniu genezy słabej zasady antropicznej. To tu w Krakowie Dicke w 1973 roku sformułował ją po raz pierwszy i pozostaje ona intrygująca poznawczo, jeśli nie chce się przyjąć koncepcji wieloświata w wersji Smolina czy Lindego. I wtedy stajemy przed pytaniem, gdyby obowiązujące stałe fizyczne uległy niewielkiemu zaburzeniu, wtedy radykalnie zmieniłby się zarówno przebieg kosmicznej ewolucji, jak i powstające struktury kosmiczne. Jaka jest waga filozoficzna tej problematyki? Tradycyjnie mówiono w ostatnich latach o koincydencji parametrów fizycznych. Nie jestem zadowolony z tego określenia, bo koincydencja jest czymś, co można wyrazić jako prostą konstatację pewnych zależności. A tymczasem tu chodzi o pewien dynamiczny rozwój i o wiele zależności, na których nie zwracamy uwagi, bo nie są one interesująco poznawczo dla nas. Na przykład można by w tym kontekście pytać, czy w procesie ewolucyjnego rozwoju, gdyby były inne warunki i inne parametry, mógłby powstać kot Schrödingera, który nie tylko nie stanowiłby superpozycji kota żywego i martwego, ale w dodatku byłby jeszcze istotą dwuwymiarową. Otóż Barrow i Tipler odpowiadają, że niemożliwe są dwuwymiarowe koty Schrödingera, bo równania Schrödingera nie dopuszczają istnienia stabilnych orbit atomowych, a tym samym wykluczają możliwość powstania obecnych form życia w niektórych formach wszechświata. Wiąże się to z wieloma doniosłymi filozoficznie problemami, ale równocześnie dla mnie ważne jest, że pozostaje bliskie tej tradycji intelektualnej, która akcentuje racjonalność rozwoju świata i ujmuje tę racjonalność nie jako fakt, który można skonstatować, ale w procesie dynamicznego rozwoju. Jan Barbour w tym kierunku mówił, że połączenie przygodności i poznawalności świata, kategorii deterministycznych i quasi-finalnych, prowadzi do zaskakujących form racjonalnego porządku, które odkrywamy. Co było dla mnie miłym faktem, prawie w podobny sposób wypowiedział się w Regensburgu w 2006 roku Benedykt XVI. W tym wystąpieniu, z którego większość zauważyła tylko zdanie interpretowane na niekorzyść muzułmanów, w tym wystąpieniu Benedykt XVI sformułował bardzo mocną obronę racjonalności, mówiąc: niezgodne z naturą Boga jest działanie sprzeczne z zasadami racjonalności. Skutkiem tego, z ewolucyjnych koncepcji i modeli musimy odrzucić te, które byłyby totalną ucieczką w nonsens, zakwestionowaniem racjonalności. Natomiast tej racjonalności trzeba szukać, jeśli idziemy w papieskiej perspektywie, mimo bifurkacji, nieciągłości, stochastycznych procesów, tak zwanych ślepych przypadków, tak zwanych. To wszystko nie wyklucza globalnej racjonalności, o i właśnie w tej perspektywie globalnej mamy wiele do powiedzenia. Pozostało mi 5 minut i kończę, więc jeszcze chciałem wspomnieć o problematyce, którą podniósł Conway Morris, polemizując ze Stephenem Gouldem. Postawił pytanie, czy gdyby powtórzyć scenariusz ewolucji w przybliżonych warunkach i w przybliżonych prawach, bo nigdy nie będą identyczne, zawsze będą jakieś różnice, zawsze będą pewne sytuacje, które nie są wierną kopią. Czy wtedy w wyniku powtarzania tego samego scenariusza otrzymalibyśmy
w dużej skali czasowej identyczne wytwory biologiczne, czy całkowicie różne? Stephen Gould odpowiedział: całkowicie różne. Conway Morris odpowiedział: w przybliżeniu identyczne. Oj, w dzisiejszych dyskusjach wokół konwergencji zdecydowana większość autorów, od Michaela Russa po wielu paleobiologów, opowiada się za Conwayem Morrisem. Jego analogia sformułowana została w taki sposób, że wyobraźmy sobie, że jakaś istota, niekoniecznie Homo sapiens, posuwa się szlakiem ewolucyjnym, gdzie z jednej strony mamy mur, a z drugiej kanion. Jak ten zbyt mocno posuwając się na ślepo uderzy w mur, to spadnie do kanionu i zakończy swoją wędrówkę ewolucyjną. Natomiast jeśli uderzy się tylko o mur, to poobijany dojdzie do celu. No i dojdą do celu ci, którzy nie spadli, którzy nie zakończyli. Więc Conway Morris broni tezy o istnieniu pewnej konwergencji, gdzie w określonych warunkach realizowane są te same produkty ewolucyjnego rozwoju i skutkiem tego w kosmicznej ewolucji można oczekiwać w przybliżeniu podobnych efektów. Ewolucja nie jest zbiorem czysto przypadkowych, kombinatorycznych błądzeń po wszystkich możliwościach, ale ma swoje structural preferences, preferencje strukturalne, i wyrażają się one w uprzywilejowaniu pewnych ścieżek rozwoju. Nie prowadzi to ani do pandeterminizmu, ani też do jednej prostej zasady. Tak samo nie ma jednej prostej zasady przy wytłumaczeniu antropicznych zależności, tylko cała złożoność procesów, w których mimo lokalnych zakłóceń, perturbacji, można odnaleźć sens, można odnaleźć strukturę ukazującą głębokie zależności ewolucji. Oj, w tej perspektywie znikają niektóre z dawnych pretensji kierowane pod adresem Boga Stwórcy i jego działania przez prawa człowieka. Strukturalne uwarunkowania opisywane współcześnie w różnych wersjach emergentyzmu niosą szansę podjęcia wielu pytań pomijanych we wcześniejszym ewolucjonizmie. Z jednej strony dla przyrodników one niosą tę odpowiedź, która jest odpowiednikiem odpowiedzi, jakie znaleźliśmy na przykład, gdy powstała biologia molekularna i genetyka. Wiele zagadnień, które Darwin formułował na podstawie makroskopowych obserwacji, nie mogło być wtedy bez pomocy genetyki i biologii molekularnej wyjaśnionych. Więc tu możemy znaleźć pewne ważne odpowiedzi związane na przykład z owym nieszczęsnym, ślepym przypadkiem. Natomiast dla teologa ta perspektywa stwarza szansę odnalezienia Bożego Logosu obecnego w procesie ewolucji kosmicznej. Oj, tu wyprzedzając popołudniową dyskusję, pozwolę sobie znów zacytować Francisco Ayale. W 15. wydaniu The New Encyclopedia Britannica hasło ewolucja powierzono Gavinowi de Beere, który napisał między innymi: Darwin wykazał, że ewolucja jest faktem, który przeczy biblijnym legendom o stworzeniu i jego przyczynie. Tym samym zaś nie ma miejsca na Boże kierowanie rozwojem. Recenzenci uznali tego typu hasło w Encyklopedia Britannica za żenujące. Do następnego wydania poproszono Francisco Ayale. Ten napisał coś zgoła odmiennego. Oj, właśnie tu jest ta perspektywa, która sprawia, że sięgając po te same encyklopedie, można znaleźć tak krańcowo różne odpowiedzi. I to jest dla nas
wyzwanie, byśmy umieli podejmować problematykę, która zgromadziła tutaj szukających prawdy. Dziękuję wam za tę perspektywę, a równocześnie wyrażając moją solidarność z poszukującymi, których będę musiał pożegnać po południu, chcę tylko powiedzieć, że w perspektywie refleksji teologicznej to właśnie przyroda stanowi arenę dla historii zbawienia. Extra naturam nulla salus. Trzeba przyjąć naturę tak, jak przyjął ją Chrystus, przychodząc na ziemię po to, ażeby móc realizować wielkie dzieła zbawcze. Poza światem stworzonym nie ma zbawienia. Homo sapiens, ewolucyjny potomek ameby, został obdarzony nie tylko nadzwyczajnym darem refleksji, lecz również możliwością udziału w życiu Bożym. Tylko puryści wyrażają swój dyskomfort, ubolewając, że formy działania przyjęte na kolejnych etapach tego procesu były niefortunne, bo zbyt dużą rolę odgrywał w nich ślepy przypadek. Dla wszystkich, którzy traktują przyrodę jako dziedzinę odsłonięcia mądrości Stwórcy, nie ma ślepych przypadków. Tak zwany przypadek pozostaje tylko szczególnym przypadkiem odsłonięcia Bożego Logosu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję księdzu arcybiskupowi za głęboki, jak zawsze błyszczący erudycję odczyt, w którym jednym z charakterystyk tego odczytu jest konwergencja teologii i filozofii. Jest to bardzo sympatyczne, jest to zresztą zbieżne z tym, co się coraz częściej na tego rodzaju dyskusjach pojawia. Uważam, że to był świetny odczyt wprowadzający do tej konferencji. Niestety dyskusję będziemy mieli po zakończeniu tej sesji. Zanim zapowiem następnego prelegenta, chciałem poprosić pana profesora Szczepana Bilińskiego, prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, o zabranie głosu. Panie prezesie, księże arcybiskupie, księże profesorze, szanowni państwo, przede wszystkim powinienem się wytłumaczyć, dlaczego się spóźniłem. Tłumaczą mnie moje zainteresowania naukowe. Jestem przyrodnikiem. Jak przeglądnąłem cały wykaz wszystkich wykładów, jakie mają być wygłoszone, to postanowiłem nie tylko przyjść i otworzyć konferencję, ale również wziąć w niej udział, przynajmniej w pierwszych dwóch sesjach. No ale żeby to zrobić, to wcześniej musiałem podpisać wszystko to, co na dzisiaj musi być podpisane, bo przecież że tak powiem, świat uniwersytecki bez podpisów nawet prorektora się nie może obyć. I zacząłem to robić i w momencie, kiedy kończyłem, to się okazało, że już po prostu nie zdążę na ten moment. Także bardzo przepraszam jeszcze raz za spóźnienie i myślę, że tłumaczą mnie moje zainteresowania naukowe, a równocześnie obowiązki. Ja oczywiście to powitanie skrócę, tym bardziej, że już jestem między pierwszym a drugim wykładem, skrócę do najważniejszych rzeczy. Chciałem tylko bardzo serdecznie powitać uczestników 13. konferencji metodologicznej w tym roku zatytułowanej Ewolucja Wszechświata i Ewolucja Życia. Konferencja jak zawsze została zorganizowana przez Polską Akademię Umiejętności, przez Uniwersytet Jagielloński, w tym roku jeszcze przez Uniwersytet Warszawski, oczywiście Centrum Kopernika na czele z księdzem Michałem Hellerem. Myślę, że tematyka dzisiejszej konferencji, tegorocznej konferencji jest szczególnie istotna w sytuacji, kiedy tu i tam w świecie zastrzeżenia do teorii ewolucji się pojawiają i ta dyskusja, wydaje mi się, ma w tym świetle szczególne znaczenie. Ja chciałem na koniec życzyć państwu owocnych obrad, wspaniałych dyskusji i przyjemnego czasu spędzonego w Krakowie i w murach naszej uczelni. Dziękuję bardzo i teraz już zamieniam się w słuchacza, uczestnika konferencji.